W 90. urodziny legendarnego piłkarza Ruchu Chorzów i honorowego obywatela miasta na boisku zmierzyli się wychowankowie wszystkich chorzowskich klubów. Postanowiliśmy każdego roku zaprosić do rywalizacji wszystkie chorzowskie kluby, które mają sekcję piłki nożnej. Oczywiście z myślą o najmłodszych adeptach tej dyscypliny sportu. Jednocześnie zapraszamy i wracamy do idei rywalizacji dzikich drużyn, bo to właśnie drużyny podwórkowe były zawsze taką kuźnią talentów, między innymi właśnie Gerard Cieślik z takiej drużyny potem trafiał na największe stadiony świata. Oczywiście dzisiaj piłka nożna jest zorganizowana zupełnie inaczej. Najbardziej utalentowani grają właśnie od najmłodszych lat w klubach sportowych, akademiach piłkarskich. Niemniej jednak chcemy zachęcić do gry również te osoby, młodzież i starszych, którzy w klubach nie są zrzeszeni, a lubią poruszać się na boisku piłkarskim. Pomimo, że to pierwszy memoriał, frekwencja jest spora. Ile uczestników zgłosiło się do dzisiejszego turnieju? Dzisiaj mamy finałowe rozgrywki, więc mamy około kilkunastu drużyn dorosłych osób, bo do rywalizacji przystąpią nie tylko dzikie drużyny, ale również rodzice dzieci, które dzisiaj będą rywalizowały w turnieju swoim. Wszystkie kluby chorzowskie, jak wspomniałem, jest 8 drużyn biorących udział w kategorii dzieci. Także w sumie będzie tutaj z kilkadziesiąt drużyn w sumie i kilkuset uczestników. Czy młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, kim był Gerard Cieślik? Ja myślę, że niektórzy tak, gdzieś z domu mają przekazywane informacje, jak to kiedyś wyglądało. Może nie wszyscy, ale większość z nich wie, kim on był i co znaczył dla Chorzowa i dla chorzowskiej piłki, nie tylko chorzowskiej. No właśnie, zwłaszcza tutaj pan jest trenerem UKS Ruch Chorzów. Czy mali zawodnicy czasami wzorują się na nim? Tak, ja myślę, że oni szukają wzorców cały czas. Gdzieś ta pamięć, jak sięgamy z nimi gdzieś do historii, to im cały czas przypominamy, że byli tacy zawodnicy, którzy zaczynali tak samo jak oni, na tych samych obiektach. Przypominamy im o tym, że my tutaj między innymi i ja byłem też kiedyś pod opieką pana Gerarda Cieślika i gdzieś powolutku tak te sygnały o tym, że tacy ludzie tworzyli historię chorzowskiej piłki, cały czas są. Także myślę, że oni poszukują cały czas ideałów swoich. Wiadomo, że na topie są ci z dnia dzisiejszego, ale jednak ta historia jest piękna i oni o tym wiedzą, że kiedyś tacy ludzie też tutaj byli. Memoriał zakończył się o godzinie 15. Spotkania poza sędziami poprowadzili także byli utytułowani zawodnicy Ruchu, m.in. Eugeniusz Lerch, Jan Rudnow, Mirosław Jaworski i Piotr Lech. Impreza odbyła się pod patronatem prezydenta Chorzowa.